Drogą krajową numer 52 dojeżdżam do Wadowic. Na najbliższym skrzyżowaniu będę skręcał w prawo właśnie w kierunku centrum Wadowic. Będziemy specjalnie przygotowany do skrętu w prawo pas ruchu. Droga oczywiście dwukierunkowa, po jednym pasie w każdą stronę i wjeżdżamy do Wadowic. Jesteśmy teraz na ulicy Adama Mickiewicza. Na najbliższym skrzyżowaniu jedziemy prosto, cały czas kontynuujemy jazdę ulicą Adama Mickiewicza. I dojeżdżam do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Jest to skrzyżowanie z ulicą Słowackiego. Ja na tym skrzyżowaniu będę skręcał w prawo. Jak widzimy, jest tutaj zakaz skrętu w lewo. Najprawdopodobniej po lewej. Ulica Słowackiego jest drogą jednokierunkową, bądź obowiązuje tam jakiś być może zakaz ruchu. Jak widzimy, sygnalizator ogólny, czyli po skręcie mam obowiązek ustąpić pieszym, jeśli oni oczywiście mieliby światło zielone. Jesteśmy właśnie na ulicy Słowackiego. Po mojej lewej stronie areszt czy też zakład karny, bo nie wiem, cóż to w Wadowicach, jakie to więzienie się znajduje. I dojeżdżam do skrzyżowania na wzniesieniu z ulicą Karmelicką. Jestem oczywiście na drodze podporządkowanej. Będę tutaj skręcał w prawo, a następnie będę jechał w lewo w Aleję Wolności. Mam tylko z nagustą, czyli nie ma tutaj obowiązku zatrzymania. Mam wolną drogę, więc wyjeżdżam. Tutaj jakieś roboty drogowe na prawym pasie zmusiły mnie do wyjazdu na pas lewy, bardzo szeroko. No i od razu, zaraz po skręcie w prawo, mam skręt w lewo, właśnie w Wolności. Tutaj jesteśmy w strefie ograniczonej prędkości do 40 km na godzinę. Nie wolno nam oczywiście tej prędkości przekraczać. Przypominam, strefa, żadne ze skrzyżowań nie odwołuje tej prędkości, która w strefie obowiązuje. Tutaj jeszcze po drodze ograniczenie do 20 km na godzinę. Mam tutaj teraz skrzyżowanie, które mi tą 20 odwołało i dalej mogę poruszać się z 40. I znowu ograniczenie do 20. Po mojej prawej stronie jakiś park. Wydaje się ładny jakiś ładny park. No ciężko mi przy takiej pogodzie to określać. Widzimy teraz zjazd w dół. Natomiast cały czas staram się trzymać maksymalnie te 40 na godzinę. No i znowu mamy próg zwalniający z ograniczeniem do 20
na godzinę. Już mamy znak informujący o końcu strefy ograniczonej prędkości i przed nami rondo na skrzyżowaniu z ulicą Niwy. Ja na rondzie będę jechał w lewo, czyli będę zjeżdżał drugim zjazdem. Jest to bowiem rondo o trzech wlotach. Ja zjeżdżam wobec tego drugim zjazdem. I znajduje się właśnie na ulicy Niwy. Tutaj troszkę taka droga kręta. No i znowu próg zwalniający. Tutaj już wychodzi na to, że jeżdżą autobusy, bowiem progi są takie, aby autobus mógł je brać, mówiąc brzydko, pod siebie, pomiędzy koła, nie musiał na to najeżdżać. Kolejny próg zwalniający. Jak widzimy, tych progów tutaj jest bardzo dużo. No i już dojeżdżamy znowu do skrzyżowania z Krajową, tym razem drogą numer 28. Ja będę jechał w prawo w kierunku Nowego Sącza. Skrzyżowanie oczywiście ze znakiem stop. Wobec czego muszę się zatrzymać, muszę ustąpić pojazdom, które jadą drogą z pierwszeństwem. No i drogą numer 28 kontynuuję swoją podróż w kierunku Nowego Sącza.